Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice. Piotr Pagieła, kłaniam się i witam moich gości. Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I Michał Gramatyka, Polska 2050. Kłaniam się, panie pośle. Witam serdecznie. Drodzy panowie, pozwólcie, że zaczniemy od pewnego cytatu z pewnego portalu, ale dotyczącego Ukrainy. Szukałam mojego męża. Kiedy zeszłam na dół, poznałam go po butach i spodniach. Jego ciało było zimne, na głowie miał ranę postrzałową, ciało było okaleczone. Widać, że był torturowany, tak mówiła jedna z mieszkanek Buczy, która przeżyła masakrę. Mój mąż miał 40 lat, nie dożył swoich urodzin, które obchodziłby 14 marca. Leżał tam, gdzie go zastrzelili. Leżał, dopóki nie byliśmy pewni, że żołnierze odeszli. To opis tylko jednej tragedii, która miała miejsce w Ukrainie, w Buczy dokładnie. Sobota i niedziela przyniosły zdjęcia z tej właśnie miejscowości. Zdjęcia, drastyczne zdjęcia świadczące o ludobójstwie. A ja chciałbym panów zapytać tak, czy jest w ogóle szansa na to, by takie zbrodnie, by w ogóle zbrodnia agresji Rosji na Ukrainę została kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób rozliczona? Pytanie do pana posła Drabka. Panie redaktorze, musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało, żeby te zbrodnie zostały rozliczone. W tej chwili najistotniejszym jest chyba to, żeby w sposób zdecydowany podjąć wszelkie możliwe działania na arenie międzynarodowej, żeby ta sytuacja jak najszybciej się skończyła. To ludobójstwo, którego pewnie będziemy odkrywali kolejne odsłony w kolejnych miejscach, gdzie żołdacy moskiewscy byli i są w tej chwili, ale na pewno też jest bardzo ważne, żeby dokumentować, pełną dokumentację tych zbrodni robić i podstawić odpowiedzialnych za to wszystko przed odpowiednimi trybunałami. No, brak słów w tej chwili, bo to są tak ogromne emocje, że te zdjęcia przemawiają chyba do każdego. I teraz pytanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie skutecznie zareagować. No właśnie, panie pośle, poseł Gramatyka. Dokładnie to samo pytanie. Czy jest szansa, by tych ludzi rozliczyć od zwykłego szeregowego, który strzelał po Putina? No nie wiem, co by się musiało stać, żeby doszło do osądzenia sprawiedliwego tych ludzi. Ich kraj, czyli Rosja, musiałaby wydać osoby odpowiedzialne za te zbrodnie wojenne. Musiałyby one zostać doprowadzone do Trybunału. No i tam musiałoby dojść do ich osądzenia. To jest przerażające, co się dzieje na Ukrainie. To jest przerażające, w jaki sposób zachowują się Rosjanie, aczkolwiek przewidywalne, bo to nie jest żadna nowość. Musimy pamiętać, że do podobnych sytuacji dochodziło w Syrii, a wcześniej w Czeczenii, a wcześniej jeszcze w paru innych punktach, w których Rosja okazywała swoją agresję. To jest przerażające. Najważniejsze, i tu chyba jesteśmy zgodni, żeby to w odpowiedni sposób udokumentować, no i liczyć na to, że kiedyś dojdzie do sprawiedliwego procesu polityków odpowiedzialnych za wydawanie kierunkowe takich rozkazów i wojskowych odpowiedzialnych za same te wojenne zbrodnie. Udało się to z politykami z byłej Jugosławii. Panie pośle, poseł, to pytanie do posła Drabka. Wierzy pan w to, że uda się to zrobić w tej sytuacji, kiedy ten konflikt się skończy, bo on prędzej czy później się skończy? Prędzej czy później się skończy. Będzie to niezwykle trudne, ale dlatego musimy po prostu w to wierzyć, bo jeżeli nie będziemy reagowali w sposób zdecydowany, nie zbierali materiałów dowodowych, przedstawiali tej sytuacji jako sytuacji, no po prostu, która zasługuje na odpowiednią karę. No powiedzmy sobie tutaj jednak otwartym tekstem, że Rosja to kraj, no jednak w takim genie zbrodniczym, no trudno to inaczej nazwać. Osoby, które tak się zachowują, jak zachowują się tam w trakcie tych działań wojennych, nie nazwałbym ich żołnierzami, tylko no to jest po prostu jakaś dzicz, która niestety prowadzi takie działania, do jakich oni zostali, że tak powiem, w pewnym sensie zobligowani. Więc w tej chwili mam taką nadzieję, że to będzie w sposób, po pierwsze, jak najszybciej, żeby się ta sytuacja zakończyła. Obawiam się, że patrząc na takie niemrawe pewne ruchy Zachodu, ta sytuacja będzie jeszcze trwała i będziemy odkrywali kolejne
tego typu miejsca i z przerażeniem chcę powiedzieć, że tu w ogóle nie ma na to zgody i mówienie, że nie będzie to osądzone, byłoby największym błędem. To osądzenie musi nastąpić i tyle. No, z imienia, nazwiska dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Mamy nowoczesną technikę, jest szereg materiałów, filmów, oznaczeń. Jesteśmy w stanie zlokalizować często z imienia i nazwiska konkretnych żołnierzy, którzy byli na tym terenie. Oczywiście Rosja pierwsze co robi, odpowiada, że to nie my, przecież nas tam już nie było. No, przecież pamiętamy kłamstwo katyńskie przez szereg lat i tak dalej. No przecież to są przerażające sytuacje. Oni będą zawsze zaprzeczać, zawsze będą kłamać i to jest ich jakby doktryna taka mentalna i polityczna, ale trzeba po prostu to udokumentować i winnych tych zbrodni w sposób zdecydowany ukarać. Panie pośle, poseł Gramatyka, słyszał pan i pewnie widział pan wypowiedź ministra Ławrowa i rzecznika Pieskowa, którzy mówili, że to inscenizacja, że tam nikt nie zginął, że to nie widać krwi, nie widać śladów po kulach. Inscenizacja? Minister Ławrow jest kłamcą. Minister Ławrow na dzień przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, mówił, że żadnej wojny nie będzie i że Rosja nie szykuje się do żadnego ataku. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten człowiek powiedział prawdę. Uważam, że z politykami rosyjskimi nie powinniśmy już w ogóle utrzymywać żadnych stosunków dyplomatycznych. Uważam, że Polska powinna wydalić ambasadora Rosji, rosyjskich dyplomatów, tak jak robią to inne europejskie kraje i w ten sposób okazać brak akceptacji dla takich metod. Najgorsze jest to, że spełniają się przewidywania amerykańskiego wywiadu, bo amerykański wywiad już dawno informował o tym, że na terenach, które Rosja zajmuje, będą tworzone tak zwane listy proskrypcyjne, będą tworzone listy osób, które są działaczami samorządowymi, szeroko pojętej inteligencji, wszystkich tych, którzy, dzięki którym naród ukraiński funkcjonuje, tych, którzy po prostu definiują ukraińskość jako taką i że te osoby będą likwidowane. No, nie dzieje się nic innego niż działo się w Katyniu, w Starobielsku, w Ostaszkowie. To jest przerażające. Drodzy panowie, to ja bym chciał włożyć kij w nasze polityczne mrowisko, że tak powiem. Janusz Korwin-Mikke, osoba barwna, choć pewnie powinna być już na dalekim marginesie naszej polityki, napisał tak. A skąd wiadomo, że mordercami byli Rosjanie, Ukraińcy? To typowe błędne koło, takie zdjęcia trzeba udowodnić, że to Rosjanie są zbrodniarzami. A skąd wiadomo, że tak było? Bo przecież wiadomo, że Rosjanie są zbrodniarzami. Szkolny błąd logiczny. Ludzie zaślepieni tego nie widzą. To mogą być ofiary Rosjan albo rodzina zamordowana przez Ukraińców, bo poszła na kolaborację. A tak w ogóle to nie muszą być trupy. Nie widać ran i dlaczego twarze mają zasłonięte. No, po czymś takim to zastanawiam się, czy taki człowiek powinien jeszcze istnieć w polskiej polityce. Poseł Drabek. Panie redaktorze, szanowni państwo, to są wypowiedzi absolutnie skandaliczne i po prostu wykorzystywane już są przez propagandę rosyjską. Niestety takich przykładów jak Korwin-Mikke ekstremalnych jest kilka polityków, którzy w sposób ewidentny wpisują się i nawet wychodzą przed szereg w tej propagandzie rosyjskiej, putinowskiej. Ale pamiętajmy, że no niestety ten brak odpowiedzialności za słowo, brak odpowiedzialności za działanie, czasami z głupoty, czasami z, nie wiem, z jakiegoś odruchu serca, albo czasami po prostu przez wspieranie przez różnego rodzaju organizacje, NGOsy i nakręcanie pewnych sytuacji. Przecież pamiętamy nie tak dawno pierwszy taki ton, który rozpoczynał te działania tej wojny rosyjskiej z Zachodem, z Europą, konflikt i problemy na polsko-białoruskiej granicy. No, element klasycznej wojny hybrydowej. Destabilizacja, destrukcja, demontaż do dnia dzisiejszego, do dziś niektóre osoby dalej nakręcają jeszcze te informacje. Przecież to jest nieprawdopodobne, jak nieodpowiedzialni politycy potrafią atakować państwo polskie. Pana Korwina, no to
to no, nie mam słów, których by można było użyć tutaj w radiu publicznie, jak tego człowieka powinno się nazwać po w takim wpisie, w takiej sytuacji, jak w tej chwili mamy. Panie pośle, pytanie do pana posła Gramatyki. Czy w takiej sytuacji na przykład prokuratura powinna zająć się panem posłem Korwin-Mikkem i postawić mu zarzuty? No i w tej sytuacji musiałby stracić immunitet. No, trudno jest mu postawić zarzut. No, pisze ewidentne głupoty, jest znanym wielbicielem Putina. Przerażające jest to, co pisze. Jest to z gruntu niesprawiedliwe i fałszywe. No, Korwin-Mikke jest znanym fanem Putina, podobnie jak paru innych europejskich polityków, jak Marine Le Pen, jak Matteo Salvini, jak jeszcze paru innych. Dlatego tak ostro występowaliśmy przeciw spotykaniu się polskich polityków z takimi właśnie ludźmi, którzy w pewien sposób od Putina byli uzależnieni albo otwarcie demonstrowali swoją fascynację tym zbrodniarzem. I właśnie dlatego powinniśmy unikać takich sytuacji. Na szczęście no, nie poszło za tym nic więcej. Na szczęście były to tylko incydentalne spotkania. Kto się spotykał z takimi fanami Putina i kiedy, to wszyscy Państwo na pewno doskonale pamiętają. A wracając do Janusza Korwina-Mikke, myślę, że najlepiej zrobi ignorancja i po prostu otoczenie go takim kordonem sanitarnym i nie traktowanie poważnie tego, co pisze. To jeszcze na koniec, skoro było o spotkaniach polityków, na koniec chciałbym zapytać pana posła Drabka, czy spodobały się panu słowa węgierskiego premiera, który po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych powiedział, że jednym z jego przeciwników był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski? Panie redaktorze, nie spodobały mi się te słowa. Jednak no, trudno stawiać znak równości między tymi słowami, a na przykład politykami, którzy przez szereg lat prowadzili wielkie biznesy z Putinem. Przecież budowa Nord Stream 1 dała możliwość pierwszego ataku na Ukrainę. Realizacja Nord Stream 2 to tacy hamulcowi w Unii Europejskiej w stosunku do maksymalnych sankcji, no to niestety jak na razie są te najbogatsze i największe kraje zachodniej Europy. Musimy mieć świadomość, że tutaj nie można stawiać znaku równości. Jeżeli faktycznie Putin sam się wypisał, Rosja się wypisała z zachodniej cywilizacji i powinniśmy ich tak samo, że tak powiem, nie powinniśmy do nich podchodzić w sposób taki też realizując pewne, że tak powiem, dawne zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. Jak ja słyszę i słyszałem tam narrację polityczną, że kapitał nie ma narodowości, róbmy, otwierajmy się na Rosję, na taką, jaką ona jest, no to niestety to byli politycy polscy, byli to politycy związani z polityką też niemiecką. No naprawdę musimy pewne rzeczy nazwać po imieniu, ale faktycznie jeżeli już to się wydarzyło, no to już chyba większych przykładów nie trzeba dawać, żeby zerwać z tą polityką i powiedzieć, że to jednak politycy prawicy Prawa i Sprawiedliwości od szeregu lat, od tego, jak powiedział to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, ostrzegali przed Rosją, przed tym, co się może wydarzyć i niestety ten straszny scenariusz się dzieje dzisiaj. Ostatnia minuta należy do posła Michała Gramatyki w tym programie. To jest bardzo ważny czas. Bardzo ważne w tym czasie jest to, żebyśmy po pierwsze ramię w ramię występowali przeciwko rosyjskiej agresji. Podzielam wiele argumentów mojego przedmówcy. Mógłbym dyskutować na poziomie czysto politycznym. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też nie jest ugrupowaniem krystalicznie czystym. Mógłbym chociaż wypomnieć, ile rosyjskiego węgla sprowadzaliśmy przez ostatnie lata i że te ilości rosły z roku na rok. Najważniejsze jest to, że teraz, kiedy do tej agresji doszło, jesteśmy razem i najważniejsze jest to, że teraz podejmujemy działania zmierzające do uniezależnienia się od jakichkolwiek dostaw z Rosji. Mam nadzieję, że za nami pójdą inne kraje wolnego świata, wolnego zachodu Europy. Michał Gramatyka, Polska 2050 i Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość byli Państwa i moimi gośćmi w temacie do dyskusji. Drodzy Panowie, dziękuję. Spokoju i pokoju życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia, do usłyszenia. Radio Kato.